Cześć, jak się macie, kochani, nazywam się Łeza i zapraszam was do... To jest serwer! Zapraszam was do serwera na Minecrafcie, gdzie będę grał z ludźmi oraz prowadził własne taką przygodę. Jest to serwer, który nazywa się Witchcraft. Po prostu porozmawiałem ze znajomymi i polecili mi ten serwer. I teraz dołączyłem, jest tu kilka osób i kilka twarzy, które kojarzę. Jest mniej więcej Junior, Purpose się czasami pojawia, jest jeszcze kilka ludzi, którzy są zaproszeni i możliwe, że się pojawią. Zaraz wam pokażę dokładnie, kto to jest. Jest to na przykład Łeza. To jest Howard Brook. Zaraz z Howardem Brookiem porozmawiam. To jest założyciel. Famina Eru Euronu. Niezapominajka? Oj, pamiętam niezapominajkę ze starych czasów YouTube'a. Teo w Gamelandii też pamiętam właśnie ze starych czasów ten z YouTube'a. Z Teo się znam. Magdalena Maria Monika, na pewno to imię kojarzycie. Jest KKF, podobno dostał zaproszenie. Nie wiem, czy się pojawi, ale to jest nieważne. Ważne, że ja tu jestem! Tak, dokładnie, ja tu jestem! To ja, tak, to ja! Dobra, gdzie on jest? A znajdziemy Howarda. Mr. Howard, where are you? Jezu, jak mnie przestraszył. Dzień dobry! Halo, halo. Więc tu stoi... Cześć! To ja. Cześć, witam. Już przywitałem ciebie, że jesteś słynnym założycielem serwera Witchcraft. To jest Bóg serwera. Więc tylko opowiedz nam, o czym jest serwer, jeśli możesz. Przepraszam, że to brzmi tak wszystko oficjalnie, zazwyczaj nie jest tak oficjalnie, ale pomyślałem, że będzie fajnie, jak na pierwszy odcinek po prostu powiesz, co tu się dzieje, nie? Jasne, nie zawsze wszystkich tak oficjalnie ciśniesz i każesz im się zwracać. Dokładnie! Mów do mnie, per pan! Proszę pana, to jest serwer. Taki bardzo ładny. No. Generalnie tutaj grupa youtuberów postanowiła się zebrać i odkryć najbardziej magiczne mody do Minecrafta, jakie wasze kwadratowe oczy mogły kiedykolwiek zobaczyć. Co? Także nasze kwadratowe oczy? Myślę, że będziecie się dobrze bawić wszyscy, którzy będą oglądać. Czy chcesz zrobić sobie, ze mną się przejść tutaj po okolicznych, bo tutaj parę osób mieszka w miarę blisko siebie, także... No, myślę, to zróbmy taki mały tour. Dobra. I ja potem sobie będę chodził i najwyżej szukał swojego własnego miejsca konta. Na ziemi. Tak, miejsca na ziemi. Podobno... Tutaj pan niegrzeczny Junior ukradł wioskę, przejął dla wampirów i teraz ona jest taka mroczna. A, to jego sprawa. Dobra, czaję. No, Junior jest wampirem. A, właśnie, bo ja jeszcze nie tłumaczyłem niczego z tymi modami personalnymi, więc jakbyś mógł tak szybko wytłumaczyć? Generalnie założenie jest takie, że każdy dostaje albo wybiera sobie jednego moda, którego będzie eksplorował przez tą serię. Jednego z pięciu modów, które są takie ultra magiczne i w których jest naprawdę dużo do eksploracji. Ale można też eksplorować inne mody, to nie jest żadne ograniczenie ani nic w tym stylu. Tylko taka sugestia. Dobra, a ja cię zgubiłem. Ej, tu jest Vampire Hunter na dole. To oni nas nie będą bili, ochronią nas w razie czego. Aha, dobra. Aha, a moby z czerwonymi oczami to wampiry? Tak, tak. Dobra, bo mnie jeden gonił przed nagrywaniem. Aha, to ten. Jakbyś się przemienił w wampira, no, po prawej będziesz miał taką ikonkę efektu, to znaczy, że się przemieniasz w wampira, to wtedy wiaderko z mlekiem. Szybciutko i nie powinno się nic stać, a w razie jakbyś się przemienił, to ołtarzyk trzeba znaleźć taki specjalny i on odmienia. No, rozumiem. Na razie idziemy do niezapominajki, teraz sobie będziesz poznaczać waypointy. Ogólnie to będzie zupełnie inny świat niż na zwykłej wanilii. Bo bardzo rzadko gram, zawsze staram się poznać nowe mody, takie modowe mapy i serwery, ale szybko się poddaję. Mi się wydaje, że teraz będę z ludźmi grał, to jest niezapominajka, tak? Tak, tutaj mieszka niezapominajka, możesz sobie zaznaczyć. Tak widzę skromnie. Bo dopiero się wszyscy rozkręcamy, wiesz. No tak, rzeczywiście, to, dobra, więc tu jest... Chyba jeszcze jakaś piwnica jest, czy coś. Niezapominajka. Dobra, niezapominajka. I jaki ona ma kolor? Niebieski, bo taki niezapominajkowy. A, dobra, to Dark Aqua idę, dobra. Teraz zrobimy sobie wycieczkę. Ile tu jest warzyw? Dobra, przepraszam. No, to jest tak ćwiartka tego, co jest na serwerze. Okej. Kto mi autojumpa włączył? No, ja cię nie wiem, serwer tak lubi sobie włączać. A czasem się w ogóle, jak nawet jak wyłączysz, to i tak się włącza, także uważaj. Zapraszam, do łódki. Jej! Jedziemy. Let's go! Teraz jedziemy. Idziemy przed siebie przede wszystkim. Dobra, czemu to jest? Co tu się dzieje? Tu wszystko płonie. Tutaj się zrespił koń, który jak biegnie, to zostawia ze sobą ogień. No i on tutaj tak sobie biegał. Co? I tak zostawiał ogień. Ja pierdzielę. Jakoś tak niezręcznie wyszło. Niezręcznie wyszło. Ten ogień w ogóle chyba nie pali, jak się przez niego przejdzie, to też jest ciekawostka. O, rzeczywiście. I nie wchodź w to brązowe, bo tu jest... To brązowa ściąga, w sensie ruchomy piasek i to jest super złe. Ej, czy to jest ten koń, co pali? To jest ten koń.
Tak, tak, widzę, że utknął. To dobrze, niech tam siedzi. Nie rozprzestrzenia ognia. No niech on tam siedzi. Dobra. Tam po prawej już widać dom Teo, może się skitramy u niej. To jest tu ścianę? Nie, dachu? Nie, tam w tle. Aha, myślałem Teo, ja pierdziele. Wiejskie korzenie widzę. Nie, to jest zgenerowana struktura przez modyfikację roots. Ojo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 j
mogę też ten. W ogóle nie wiem, czy zauważyłeś, że te wszystkie rzeczy wydają takie śmieszne dźwięki, zawsze mnie tak bawi. No, ja jak podskakuję, to dostaję astmę, jak w prawdziwym życiu. To jest takie... Dobra. I to jest znowu to... Ej, ona to poszła tu na całość, ej. No, starała. Ja, mój dom nie będzie tak ładnie wyglądał. Ja, ale no, fajnie będzie... Wampir się goni. Się przestraszę. Chciałem do ciebie podejść, jak do kolegi. O, zebrałeś zęby wampira. No, i co mogę z nim zrobić? Jakbyś się chciał przemienić, to klikasz prawym chyba i jest szansa, że się przemienisz. A, tylko szansa. Wampira. Okay. Tak. Znaczy, no, nie sprawdzałem tego nigdy, ale możliwe, że stuprocentowa, nie wiem. O, wróżka, patrz, jaka słodka. O, wróżka. A co wróżki robią? Jeszcze nie wiem. Na razie traktuję je jako ozdobę, że ładnie wyglądają. Chyba można je zamknąć w słoiku i zrobić sobie lampki, tak jak w Shreku. Nie wiem, czy pamiętasz, on zamykał... Tak. Aha, tutaj mieszka Teo i Eru, bo oni mieszkają w takiej pracy. A Eru, się śmiałem, że takie japońskie imię. Ci już mają... Co? Ale nie wiem, co to... Nie, to są jakieś milion rzeczy. Ej, znowu auto-jumping się włączył. Ta gra jest... Nawiedzona. Ta gra jest nawiedzona, halo. Ile ty masz owiec? No, bo budowałem ten dom, którego nie widać. Jest a to na górze jest twoje, nie? To na górze jest twoje. Tak. To ja tutaj się budowałem. To wszystko jest z wełny? Mhm. Ale jest wyłączone rozprzestrzenianie się ognia, żeby nie było. Och, chwała. Dobra, i Howard. I Howard, ciebie dam na biało, jako bóg. Możesz brązowy dać, ja lubię brązowy kolor. Jest, najbliżej będzie złoty, o! O, to jest, o, i to jest typowy Howard. Howardzie, powiedz mi inspirację, która stała za budową tego trójkąta. Ukradłem ze zdjęcia z internetu. Nieźle, dobra, sprzedane, dobra. Okej, więc to był Howard, mega miły. Mega miły chłopak, ale teraz musimy znaleźć swoje. Musimy znaleźć swoje. Jeszcze nie mogę sobie dobrych shaderów ogarnąć, dlatego przepraszam, że wszystko tak surowo wygląda. Ale jeszcze nie mogę sobie ogarnąć dobrych shaderów pod... pod ten świat. Tam jest dom Teo, tam jest gdzieś dom niezapominajki. To my się może usadzimy gdzieś tam. Może tam. Zobaczymy. Tu mi się podoba, zobaczcie. Jest tak ładnie i... Piaszczyście. I mam świnie. Nazwę ją kotlet. Dobra. Więc to będzie mój domek. Tutaj buduję mój domek. Gdzieś tutaj. To są fajne krzaczki. I love it. I love krzaczki. O, tutaj. Może tutaj. Taki archipelag. Się nazywa archipelag? Nie wiem. W każdym razie to się już nazywa archipelag. To co? Biorę się do roboty. I zaraz się widzimy. Coś zbuduję. W międzyczasie, gdy budowałem bazę, postanowiłem mi zacząć coś kopać. Niestety tego nie nagrałem. Dołączyła do mnie Teo. Zaraz ją poznacie. Znaleźliśmy pewną jaskinię i zacząłem nagrywać w tym momencie. Nie, no to wiesz, to ja tu na ciebie poczekam, jak masz potrzebę. No, a czekaj, a... Okej. Okay. Ale chyba nie myślisz, że ja tam po nie pójdę. Ła, bije mnie tu przez te ściany w ogóle, masakra. Dobra, włączyłem nagrywanie z powrotem. Jestem teraz z Teo. I postanowiłem pokopać trochę. Zaprosiłem ją do pokopania ze mną. I zgadnijcie, co się stało. Znalazłem diamenty. Brawo. Znalazłem jednego diamenta. Szkoda, że tego nie nagrałem, ale... Tam ale jest mój grób. Teraz są. Jezu. Straciłem wszystko! Ale achievement get, dostałeś diamenty. Ej, chodź, weź mi to rozwal, ja tam wejdę i wyjdę. Dobra, tam jest grób. Mogę go odblokować, żeby swoje rzeczy wziąć. Byle szybko. Ja ci tu podopinguję. Ja już wiem, czemu nie chciałam tam wejść. To mi się przypomniało. Tak, Matko Boska! Gdzie to jest? A tu! Tu! Jak boję się! Teraz to ja się boję! Poczekaj. Czekaj, ja muszę to na spokojnie. Gdzie ja umarłem? No! Klikam na wszystko! Nie mów, że mi się nie zapisało. Mój grób się nie zapisał. Musiał się zapisać. Masz kluczek w ręce? Mam.
Mam kluczyk. A to może tam na górze? Nie wiem, czy to się da stracić. Teo! Ja straciłem wszystko! O, diament. Nie pokój się. O Jezu, ja tam nie idę. Jesteś odważny, ja się boję się. A, idziemy, idziemy, idziemy. Mam jeden diament, jebać to wszystko. Ja nie wiem, czy nie musisz kliknąć w nagrobek, żeby... Czy możesz spróbować umrzeć jeszcze raz? O, super, dobra, tutaj wejdę w ogień tam. Czekaj. Pomogę ale ci. Poczekaj, nie, 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 poczekaj! 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 Boga się boisz? O, otwórz to! Wejdź, zobacz, wejdź i zobacz to! O, masz. Masz. Idź, zobacz, czy widzisz. Wleź i patrzaj. Taka, ja taka mundra! W sumie nie wiem, czy ja będę widziała twój. No, ja nie widzę swojego. Tu jest, na górze. He? Patrz. Masz? Patrz. Patrz, pokażę ci palcem. Tak, i jak spojrzysz po lewo, tak na górę, to jest, podświetla się kwadrat. Widzisz? Nic nie widzę. Tam, w tamtym kierunku. O, o, mryga! Gdzie? Gdzie żyć? O! No nie wiem, na górze. Nie. To jest redstone. O! Masz? Słyszysz to? No, boję się. O! Jakim cudem? A. Czy on wysłał creepera na nas? Czy ten świat jest jakiś... Ale mam nagrobek. Masz? No widzisz, to udało ci się, super. O, teraz wyleź, o. Wyleź, chłopcie, wyleź. Wylezam, wylezam. Dobra, co teraz? Dobra, poczekaj, nie, 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 bo ja tam wracam. Czekaj. Jezu, ja tam widziałem rzeczy, czemu ty się boisz? Chodź, bo tam były te zielone kamyczki, to wszystko chcę. O shit, okay. Tu jest jakiś spawner. Zabijaj, zabijaj, rozwalaj. Nie sięgnę tam. Nie mam ani jednej świeczki. O nie! O fuck! Uciekaj! Uciekaj! Dobra papa! Nie mam miecza! Nie mam miecza! Mam miecz, ale zaraz będę musiał... Ała! Zaraz ci pomogę. Poczekaj, mieczyk do ekwipunku zaraz i wtedy... Zaraz to będzie za późno. Już. Dobra, dobra. Widzisz? A ty się przestraszyłaś. Co mnie spaliło? Ja muszę się dowiedzieć. O Boże. To był chyba, to był na 100% smok. To był na 1000% smok. I will get to the bottom of this. Diament kolejny! Dobra, mam na kill off. Nice. Uciekamy, uciekamy, no. Coś burczy. Albo jestem głodny. Jak się idzie, Jezu, ile tu jest tych emeraldów. To no. Jest na, to jest na 100% gniazdo smocze. Jestem 1000% pewien, no co by innego mnie tak chapło. Ile to jest węgla? O, uważaj za tobą! Ua! Co to było? Creeper. No proszę cię! O nie! Nie, 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 nie! Świeć, 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 świeć! Światełko w tunelu! No rozświetlam! Jezu! No. Rozświetlam! Myślisz, że przesadziłem ze świeczkami? Dobra, ale się cieszę. Nie wyszliśmy na pusto z tego kopania. No, to z tego też się cieszę. No nie. Jaki ze mnie jest debil. Co zrobiłeś? Wywaliłem cały kamień, bo mi zawierał. A teraz nie mam czym budować. Kamieniem mogę się z tobą podzielić. Jak masz potrzebę, to zapraszam. Masz kamień? No. Ile? Trochę. Uważaj, tylko po drodze jest jakaś, widzę, dziura jakby. Proszę cię bardzo. O, dziękuję. Dobra, idę przetopić trochę tego i zrobię ci przynajmniej chestplate. Nie, spoko, tam się nie spieszy, odbiorę. Będę czekał. Co mi się tu pali, halo? Co? Cała chałupa mi się pali. Gdzie? No tu? Ała? Co tu się stało? Ała. Twój ognisty koń przyszedł na pozemstę chyba. Co ja mam taką dziwną teksturę w domu? To ten smog głupi, za to złoto na pewno, ja ci mówię. Ha, ha, ha. Ja nie wiem, co tu się stało, ale tu się wszystko jara, nie? No, fajcie się ostro. Ja myślałem, że Howard wyłączył fire spread. A ty masz tu naturalny disaster. No tak, drewniany domek, rozumiesz, w takim miejscu, zarobiście. Ja myślę, że on się naprawdę zdenerwował, że myśmy tam do niego przyszli. No bo to jest mniej więcej tak bardzo centra... Tak!
Wiem, co się stało. Tą dziurę, co mówiłaś, żebym na nią uważał. Jak zejdziesz w dół, to będzie właśnie tam. To jest ta grota. Ty jesteś zaraz przy... Ja mam grotę smoka pod domem? No, ewidentnie. O nie. Ewidentnie. Dobra, nareszcie skończyłem przynajmniej początkową budowę. Na serwerze nikogo nie ma, jest godzina pierwsza rano praktycznie. Ale mój dom wygląda... O Jezu, jak ciemno się robi, co jest? Voldemort mnie wzywał. No, w każdym razie to jest mój domek. Zauważyłem, że na tym serwerze jest drewno hebanowe. I to będzie chyba moje ulubione drewno. Środek taki sobie na razie. Siedziałem nad tym za długo, jak na to, co to jest, bo tutaj mam tylko trochę powierzchni. Tutaj mam trochę powierzchni i mi się wydaje, że stąd zrobię takie wejście, o tutaj jeszcze, w dół schod i jeszcze jedno pomieszczenie. Ale tutaj będzie chyba moje do enchantów. Moje pomieszczenie do enchantów i tutaj też coś zrobię. No, ale tak to na razie wygląda, w ogóle świeczki, bo jest tutaj coś takiego jak gru. A gru nie lubi, gdy się siedzi w ciemności, bo cię zjada. Więc ja dziękuję bardzo, ja mam gru w dupie. Ach, chciałem wam pokazać jedną rzecz. Ten modpack zawiera chyba te same mody do smoków, co Earlcraft. A to oznacza, że on jest. Tutaj, zobaczcie. To co to jest? Coś tu w wodzie pływa i ja nie wiem, co to jest. Uuu, to jest ten cały serpent. Uuu, na niego to, z nim to ja się nie chcę bić. Ale ten chyba został zlutowany, bo nie mogę z nim nic zrobić. Absolutnie nic. Więc to będzie dobra rzecz, żeby wiedzieć. I tak jak mówiłem, tam gdzie byliśmy w jaskini, mi się wydaje, że tam jest gniazdo, jakiekolwiek gniazdo smoka. Bo ja zginąłem instant. Tylko pojawił się ogień. No, jeszcze nie jestem pewien, czy będę robił kolejne piętra do tego domu, co będę robił. Wiem, że chcę tutaj się robi takie jakby specjalizacje. I mi się wydaje, że będę chciał iść w maga albo w tego od smoków, bo to mi się wydaje ciekawe. Więc w następnym odcinku pewnie przygotujemy sobie zbroję, zenchantujemy wszystko. No i możliwe, że pójdziemy na pierwszą wyprawę. Zobaczymy. Ten odcinek, jeżeli był krótki, to przepraszam. Nie wiem, pierwszy raz nagrywam tak na partię. I zobaczcie, jak to wygląda. Jeżeli wam się to spodobało, oczywiście wiecie, co zrobić. No, ode mnie to tyle. Trzymajcie się. Do następnego razu. Pa, pa.